Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, instytucji o 106-letniej tradycji. Obecny budynek biblioteki został wybudowany w okresie międzywojennym jako pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Dziś w murach naszej biblioteki wyjątkowa uroczystość, imieniny naszego patrona. Jest to 6. edycja wydarzenia, która w tym roku odbywa się pod hasłem Ziuk znany i nieznany w oczach żony. Tegoroczne wydarzenie poświęcone zostało również Aleksandrze Piłsudskiej, patronce 2023 roku. Za nami utwór Warczą karabiny w wykonaniu Boskiego Chóru z Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Patronat medialny objął Dziennik Łódzki i Ekspres Ilustrowany. Niezwykle miło nam powitać naszych gości na czele z panem Piotrem Adamczykiem, wicemarszałkiem województwa łódzkiego. Witam pana Bartosza Góreckiego, dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi. Pana Dariusza Szewczyka, dyrektora do spraw merytorycznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Pana profesora Arkadiusza Adamczyka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pana Jacka Jurczakowskiego, naczelnika oddziału PAN w Łodzi, prezesa Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Pana Adama Przepałkowskiego, prezesa Związku Legionistów Polskich i ich rodzin. Panią Agnieszkę Szczech, reprezentującą delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie. Panią Weronikę Łubisz, nauczycielkę prowadzącą Boski Chór w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi. Panią Małgorzatę Kanie, zastępcę dyrektora do spraw merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Witam również przedstawicieli świata kultury, nauczycieli, uczniów, rodziców, wszystkich gości obecnych na sali oraz publiczność zgromadzoną przed ekranami. Nasze wydarzenie transmitowane jest na portalu Drzwi do Kultury. Serdecznie witam i zapraszam do zabrania głosu panią Elżbietę Ratyńską, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Szanowni Państwo, przepraszam, witam jeszcze raz bardzo serdecznie szacownych gości. Panie Marszałku, Panowie Prezesi, Drodzy Dyrektorzy. Witam przede wszystkim naszych czytelników, witam przyjaciół Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Witam szanownego prelegenta, Pana Profesora Arkadiusza Adamczyka. Witam wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby się cieszyć, aby się spotkać, aby się wspólnie świętować, spędzić miło czas, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, aby przypomnieć sobie postać Józefa Piłsudskiego. Człowieka legendy, tak powiemy o sobie otoczonej niezwykłą sławą, sławą nieprzypadkową, wynikającą z wielkich, bohaterskich czynów. Niewielu ludzi zasługuje na takie miano, są to bowiem postaci wyjątkowe, charyzmatyczne. Ich czyny kształtują historię, często zmieniają jej bieg, stają się drogowskazem dla narodów czy grup społecznych. W polskiej historii bohaterem, który stał się niekwestionowanym autorytetem i którego życie niewątpliwie obrosło legendą, był Józef Piłsudski, wspomniany już patron naszej biblioteki. Wydarzenie, na którym mam wielki zaszczyt się z Państwem spotkać, ma swoją tradycję. Jak już Panie wspomniały, spotykamy się po raz 6 na imieninach Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Proszę Państwa, wydarzenie to powinno nas jednoczyć i przypominać patrona, dla którego właśnie budynek przy ulicy Gdańskiej został wybudowany w okresie międzywojennym jako pomnik poświęcony wielkiemu Polakowi. Tradycja, proszę Państwa, imienin w Polsce jest dużo bardziej zakorzeniona niż tradycja urodzin.
Kiedyś dzieciom bowiem nadawano imiona świętych. Nadawanie imienia wiązało się z powierzeniem dziecka opiece wybranego świętego. Imię Józef ma pochodzenie biblijne. Nosił je patriarcha Józef, syn Racheli Jakuba. Najbardziej znanym Józefem jest oblubieniec Maryi, matki Jezusa. Imię Józef składa się z hebrajskiego Jo, czyli skrótu od Jahwe i czasownika Jasaw, pomnożyć, dodać. Oznacza więc: Bóg pomnożył, Bóg dał. Niech Bóg pomnoży. A jak było z imieninami marszałka, szanowni państwo? Pierwsze imieniny Józefa Piłsudskiego odbyły się oczywiście 19 marca 1914 roku we Lwowie. Uroczystość tę zorganizowali członkowie Związku Strzeleckiego. Od 1916 roku z okazji imienin Piłsudskiego organizowano uroczyste akademie, poranki, wydawano okolicznościowe pocztówki. Uroczystości imieninowe przygotowywano również w różnych miejscowościach. A co sam solenizant mówił o swoich imieninach? Jutro moje imieniny. Jeśli chcesz mi zrobić imieninowy prezent, przyślij mi 2 talie kart do pasjansa. Te, które mam, już bardzo mi się zniszczyły. Proszę państwa, imieniny komendanta w 1919 roku były przełomowe, szczególnie z jednego powodu. Świętowano je w Polsce suwerennej. W maju 1923 roku marszałek odsuwa się od życia politycznego, osiada na stałe w Sulejówku. Imieniny obchodzi już w marcu tegoż roku w miłym mieście, jak sam mówi o Wilnie. Przyjmuje delegację, uczestniczy we mszy świętej. W 1924 roku rozpoczyna się okres obchodzenia imienin przez marszałka jako osoby prywatnej. Józef Piłsudski w Sulejówku. Rozpoczyna się okres wycieczek do Milusina, które przybierają formę poparcia dla wodza. Co wspomina o tym Wacław Jędrzejewicz? Proszę państwa, oto cytat. Tysiące ludzi, zwłaszcza młodzieży, udawały się do Sulejówka. Pociągi były przepełnione. Na miejscu tłumy oblegały domek Piłsudskich, wznosząc okrzyki, śpiewając. Przybyło wielu przyjaciół i znajomych marszałka. Prezenty były różne. Od Polonii Amerykańskiej otrzymał marszałek pióro z wizerunkiem orła legionowego. Natomiast wspomniana już dziś Aleksandra Piłsudska tak wspomina. Imieniny męża nieodmiennie przewracały normalny tryb życia w Sulejówku. Od wczesnego rana przygrywały orkiestry 7 Pułku Łanów, 1 Pułku Swoleżerów. Goście zatłaczali pokoje od rana do wieczora. Dalej pani marszałkowa wspomina. Na jedne imieniny mąż dostał 2 psy, 10 królików, 1 owcę, sarenkę, lisa, gęś i wojowniczego koguta. Mąż stanowczo odmówił pozbycia się tego zwierzyńca. Przez parę tygodni patrzyłam bezradnie, jak owca zjada sałatę, sarna kwiaty wiosenne w ogrodzie, a kogut skacze do oczu każdemu, kto tylko wejdzie do nas. Lis w poszukiwaniu legowiska przeorał grządki tak dokładnie, że musiałam siać wszystko po raz drugi. W latach kolejnych, mimo choroby, do Sulejówka przybyła generalicja, delegacje wojskowe. W ostatnim roku swoich imienin marszałek przebywa w Wilnie. Wydawałoby się, szanowni państwo, że po śmierci marszałka tradycja powinna zaniknąć. Tak się jednak nie stało. Nadal organizowano uroczyste obchody jego imienin, choć w nieco poważniejszej atmosferze. Belweder był jednym z wielu miejsc, gdzie zbierali się wierni żołnierze i współpracownicy komendanta. Do miejsca, w którym zmarł Józef Piłsudski, przybywały delegacje wojskowe, kombatanckie, uczniowie z tych szkół, którzy nosili imię zmarłego. Proszę państwa, legenda marszałka nadal była bardzo żywa. Nie upadła również w czasie okupacji. Józef Piłsudski był wzorem. Był wzorem dla żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Redaktorzy pism konspiracyjnych, nawiązując do tradycji czczenia imienin marszałka, zamieszczali okolicznościowe artykuły. W jednym z nich przeczytamy. Uczynki Józefa Piłsudskiego sprawiły, że społeczeństwo obudziło się, dojrzało, dzięki czemu dzisiejszy upadek Polski nie jest śmiercią, lecz zapowiedzią rychłego zmartwychwstania. On wyhodował drożdże oporu i uświadomienia narodowego. Z jego legendy wyrosły kadry dzisiejszych obrońców. Proszę państwa, Piłsudski odegrał w dziejach wskrzeszonej Polski rolę olbrzymią. Może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zaważył na kolejnych pokoleniach, zarówno działaczy politycznych, ale ja myślę, że całego społeczeństwa. Pod rządami komunistów o marszałku wspominano, ale tylko w podziemiu. Działalność Piłsudczyków w kraju polegała głównie na krzewieniu idei niepodległościowej i podtrzymywaniu pamięci o Józefie Piłsudskim. Wielkim orędownikiem tych przedsięwzięć był Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II, który w 1991 roku
mówił. Jeśli Pan Bóg pozwoli, by jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę do grobów królewskich, pójdę też do grobu marszałka. Wtedy przyszedłem na świat, kiedy szli na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się cud nad Wisłą, a jego narzędziem, narzędziem tego cudu nad Wisłą, w znaczeniu militarnym, był niewątpliwie marszałek Piłsudski i cała polska armia. Raduje się, iż w suwerennej Polsce na nowo nabierają blasku i właściwego znaczenia patriotyczne idee związane z obroną ojczyzny z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Proszę Państwa, w latach 70. i 80. XX wieku opozycja antykomunistyczna wyniosła postać komendanta na sztandary, czerpiąc z jego doświadczeń wiele dla sprawy ponownej walki o wolność. Upadek komunizmu umożliwił powrót do tej pięknej tradycji świętowania imienin. Po 1989 roku pomysł odżył, był, jest realizowany, o czym świadczy nasze dzisiejsze spotkanie, w miejscu niosącym od 15 maja 1990 roku imię marszałka Józefa Piłsudskiego. To tyle wstępu odnośnie imienin. A teraz pozwólcie Państwo, że Wam bardzo serdecznie podziękuję, drodzy przyjaciele, i poproszę o zabranie głosu pana marszałka Piotra Adamczyka. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa serdecznie. No cóż, marszałek tu jest tylko jeden. To jest taka prawda. Nie mam zamiaru tutaj przedstawiać się jako osoba, która będzie dużo mówiła o życiu. To już przed chwilą mieliśmy dużo powiedziane. Za chwilę też wiem, że będzie wykład wspaniałego pana profesora, który oczami żony przedstawi ten świat. Dlatego też chciałem Państwu powiedzieć, że ja chciałbym troszeczkę z innej strony podejść do tego tematu. A mianowicie pan marszałek Piłsudski był tak wybitną postacią, że oprócz tej sfery politycznej, oprócz tej sfery wojskowej, którą no, wszyscy tutaj znamy, to miał niezwykłe zainteresowania, takie może mniej znane. Mam na myśli taką, opowiem taką anegdotę, kiedy to pan marszałek Piłsudski, który miał takie zamiłowanie do orchidei, do sadzenia, do kolekcjonowania. Otóż przechadzając się po swoim ogrodzie, kiedyś dostrzegł, że ten jego ogród, te orchidee, no, zachorowały. Coś się stało. No i chcąc pomóc tym kwiatom, zwrócił się do specjalisty z pytaniami, jak uratować, jak pomóc. No i później jego współpracownicy opowiadali, że opowiadał tymże kwiatom, orchideom, w języku łacińskim, co się będzie z nimi działo. Jakie zostaną zastosowane tutaj metody, aby uzdrowić, aby uleczyć tęże chorobę, która je dotknęła. Także to była tak postać wielowymiarowa, że my oczywiście odczytujemy ją najbardziej z tego tytułu, że no był wodzem naczelnym, był wybitnym politykiem, ale oprócz tej sfery, wierzcie mi Państwo, że była ta sfera domowa, ta prywatna, jak każdy z nas zresztą ją ma. I myślę, że pan profesor dużo bardziej, dużo więcej podobnych historii będzie mógł nam opowiedzieć. I dlatego już sam z chęcią przyszedłem dzisiaj na ten wykład i chciałbym właśnie go bardzo usłyszeć. Także zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy wsłuchali się, jak żona widziała te sprawy, które może nie wszystkim nam są znane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wykład profesora Adamczyka w cieniu wielkiego marszałka Aleksandra Piłsudska 1882-1963. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tutaj te wszystkie miłe słowa, które Państwo usłyszeli pod moim adresem, nie będą na wyrost. Ja chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że szczególnie mnie, jako byłemu prezesowi Instytutu Józefa Piłsudskiego, wielką przyjemność sprawiła decyzja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, który w 60. rocznicę
śmierci Aleksandry Piłsudskiej, rok 2023 ogłosił właśnie rokiem tejże kobiety, która moim zdaniem głęboko niesłusznie postrzegana jest tylko i wyłącznie jako żona marszałka Józefa Piłsudskiego, podobnie jak żony wielu mężów stanu. Oczywiście była tą małżonką, nikt tego nie przeczy. Natomiast jest to postać, która posiada swój, powiedziałbym, piękną kartę, żyła swoim własnym życiem i żyła, i jej życiorys też zasługuje na uwagę. Nie specjalnie dlatego, że była żoną marszałka, ale przede wszystkim, że była taką kobietą, dzielną kobietą, która też zaznaczyła swoje miejsce na kartach historii Polski. Suwałki. Suwałki to miejsce urodzenia. Szanowni Państwo, szczególnie do dzieciaków, tutaj się zwracał, zobaczycie domek dzisiaj przy ulicy Gałaja numer 42. Jest to dom, w którym przyszła na świat przyszła żona marszałka. Chciałem powiedzieć, że Suwałki w tym czasie niewiele różniły się od Łodzi. To było miasto gubernialne, mniej więcej z taką zabudową. Oczywiście te wszystkie piękne kamienice, które widzicie na ulicy Piotrkowskiej i później rozrastając się przyszły z czasem. Ale jakbyśmy 30 lat wstecz cofnęli się w Łodzi, to Łódź mniej więcej tak wyglądała. Typowe miasto gubernialne. I dziewczynka, mała dziewczynka, która marzyła, miała swoje marzenia. Przede wszystkim chciała poznać świat. Te Suwałki wyglądały dla niej jak takie trochę miejsce niespecjalnie ciekawe. No bo cóż mogło się dziać? Największą atrakcją, jak wspominał późniejszy polityk, który też urodził się w Suwałkach, Adam Koc, był targ, na który ściągali ludzie z okolicznych wiosek, stragany żydowskie ze słodyczami i rosyjskie garki, które wtedy uchodziły za atrakcję i synonim luksusu. Główny plac dzisiaj, jak Państwo by się pojechali do Suwałk, zastalibyście na tym miejscu pięknie zasadzony park imienia 3 Maja. Dzisiaj siedziba magistratu przy kościele świętego Romualda i świętego Wita. Święty Romuald jest patronem Suwałk. W tym kościele została ochrzczona Aleksandra Piłsudska, a obok magistrat miejski, miejsce pracy ojca Piotra Szczerbińskiego. Mała Ola niestety miała to nieszczęście, że wcześniej straciła rodziców. Można powiedzieć, w wieku kilku lat została sierotą. Cały ciężar wychowania spoczywał na jej babci i siostrze matki Kazimierze Truskolaskiej, która właśnie miała tę zasługę, że małej Oli wpoiła te wartości, które dzisiaj uznajemy, nazywamy wartościami patriotycznymi. I jeszcze krótki rzut, żeby jak najbardziej zilustrować moją opowieść, szczególnie dla młodych naszych uczestników spotkania. Gimnazjum Suwalskie tak wyglądało w czasach, gdy uczęszczała do niego Aleksandra Szczerbińska, później znana jako Aleksandra Piłsudska. Młoda Ola pragnęła czegoś innego i taką szansą oczywiście było zdobycie zawodu. Można powiedzieć, że była bardzo dobrą uczennicą. Po skończeniu gimnazjum zapisała się na kursy handlowe bardzo znanej wówczas filantropki Janiny Siemirackiej i na legendarnej, była też uczestnikiem legendarnego Uniwersytetu Latającego Jadwigi Szein-Dawidowej. Moi drodzy, to, że była uczestniką Uniwersytetu Latającego w tych latach, zwróćcie uwagę, niewiele. Była już na uniwersytecie skończywszy, mając 19-21 lat. W tym czasie, kiedy nauka nie była dla kobiet szczególnie dostępna,
Jadwiga Dawidowa miała taki system wprowadzenia nauczycieli na ten uniwersytet latający, taki troszeczkę tworzyła szkołę elitarną na zasadzie najpierw pokaż, co potrafisz, dopiero później ja cię będę uczyć dalej. Więc to, że ona była na tym uniwersytecie, świadczyło, że no, nie przesypiała, nie zasypiała w szkole gruszek w popiele, tylko rzeczywiście pilnie tą wiedzę, widzę, chłonęła. Te wartości patriotyczne skierowały ją do Polskiej Partii Socjalistycznej. Szanowni Państwo, parę słów tutaj o Polskiej Partii Socjalistycznej, bo niestety tym, którzy tak jak ja urodzili się w okresie słusznie minionym, Polska Partia Socjalistyczna kojarzy się jako, przynajmniej wpajana była taka wiedza, że jest to taka organizacja, która później została włączona też do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która miała za zadanie przede wszystkim zaangażować robotników do walki o lepsze jutro dla całej klasy robotniczej. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w tej nazwie Polska Partia Socjalistyczna dla polskich socjalistów najważniejsze było ta Polska. Mniej ta socjalistyczna. Socjalizm, założyciele tejże partii na gruncie polskim, a do nich należali przede wszystkim taki pan o dość muzycznie brzmiącym nazwisku, a mianowicie Stanisław Mendelssohn. Drugą osobę, którą tutaj warto wymienić, to jest Marcin Kasprzak, a trzecią Józef Piłsudski. Bardziej Polska. Ale dlaczego zatem Polska i socjalistyczna? No, szanowni Państwo, dlatego, że po klęsce powstania styczniowego diagnozą liderów było, że no, ktoś tą Polskę musi wywalczyć. W związku z tym, kiedy w powstaniu styczniowym największe represje dotknęły stan ziemiańsko-szlachecki, kiedy świadomość chłopów była no taka, jaka była. No szanowni Państwo, jeżeli wy byście, że tak powiem, całe życie byli biedni, a w 1864 roku spadło wam by jak z nieba pole ziemi, które zapewniało utrzymanie wam i waszych rodzin, też pewnie byście chwalili tego, od kogo byście to pole dostali. A tym trzeba powiedzieć otwarcie, że tym, który nadał chłopom ziemię, tak w sposób trwały i był kojarzony z tym aktem, to były nie władze powstańcze 1863 roku, które jako pierwsze ogłosiły tę zapowiedź, ale niestety car Aleksander II. W związku z tym diagnoza była prosta. Wykorzystując założenia socjalizmu, należało tak wpłynąć na masy robotnicze, aby one stały się później tym główną siłą napędową, która tą Polskę wywalczy. W szeregach PPS-u znaleźli się ludzie bardzo wybitni, później znani jako wielcy politycy II Rzeczpospolitej. To, szanowni Państwo, niezależnie gdzie zaczynali jako socjaliści, a wielu z nich kończyło różnie. Stanisław Grabski, jeden też z współzałożycieli PPS-u, był jednym z najwybitniejszych polityków narodowej demokracji. Józef Piłsudski, naczelnikiem państwa, wielkim wodzem. Ale byli i tacy, o których marszałek później powiedział, że kiedy on wsiadł do czerwonego tramwaju, w pewnym momencie wysiadł na przystanku Niepodległość, a jego towarzysze pojechali dalej. Do takich należał m.in. łodzianin Otto Per, do takich należali wybitni socjaliści jak Adam Ciołkosz, jak Herman Liberman, jak Mieczysław Niedziałkowski, zresztą ulubiony pisarz polityczny marszałka Piłsudskiego. To, że Niedziałkowski w pewnym momencie był socjalistą, nie przeszkodziło marszałkowi bawić się jego felietonami zamieszczonymi w wileńskim robotniku. Do PPS-u garnęła się młodzież, która chciała walczyć o Polskę i też mamy tutaj zdjęcie współcześnie dodane, to zostały kolory. W oryginale Państwo możecie znaleźć to zdjęcie na w zasadzie wszystkich portalach, gdziekolwiek jest informacja o Aleksandrze Piłsudskiej w wersji sepiowej, bo w takiej się zachowało. Tak wyglądała Aleksandra Piłsudska w wieku 20 kilku lat.
i prawdopodobnie na przełomie 1905-1906 roku poznała legendarnego już wtedy Mieczysława Józefa Piłsudskiego. Przypomnę, jest to okres, szanowni państwo, kiedy Józef Piłsudski już obrasta legendą jako przede wszystkim zesłaniec syberyjski. Ten, który w młodym wieku podjął trud walki o Polskę i który zapłacił za to dość wysoką cenę. Wyobraźcie sobie państwo 19-latka, który na 5 lat Sybiru jest skazany. Jak się okazało, ten Sybir nie tylko nie złamał marszałka, ale to, że zetknął się tam ze zesłańcami właśnie z 1863 roku, utwierdziło go w przekonaniu, że wybrał słuszną drogę. Jest to człowiek, który zasłynął jako właśnie redaktor Robotnika. Jeżeli państwo byście poszli teraz na Plac Wolności i przeszli w kierunku tak zwanego Parku Śledzia, po lewej stronie miniecie tablicę w domu, w którym został aresztowany, czyli kolejny raz areszt, kolejny raz represje ze strony władz carskich. A mimo wszystko znów jako przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej mówi, że trzeba zwiększyć radykalizm walki z caratem i powołuje organizację bojową PPS. No i proszę państwa, tutaj wracamy do sedna. Dla młodych może to będzie szokiem, że nasz bohater narodowy też potrafił być bandytą, gdzie oczywiście, tak jak Napoleon mówił, że do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Po pierwsze pieniędzy, po drugie pieniędzy i po trzecie pieniędzy. Skąd wziąć pieniądze? Rockefeller mówił, pierwszy milion trzeba ukraść, tak? Z tym, że różnica między Józefem Piłsudskim a Rockefellerem jest dość znaczna, ponieważ Rockefeller pierwszy milion podobno ukradł dla siebie, natomiast Józef Piłsudski kradł te miliony, żeby walczyć o Polskę. Pierwszy pomysł, jaki był, do którego zresztą została zaangażowana piękna wówczas Aleksandra Piłsudska. Zdjęcia prawdopodobnie nie należała do osób najbardziej fotogenicznych, ponieważ opisy mówią o bardzo pięknej, ciemnookiej, ciemnowłosej kobiecie, a fotografie, śmiem twierdzić, nie oddają tego uroku osobistego, tej charyzmy, którą Aleksandra Piłsudska się odznaczała. Tak piękna kobieta w pierwszej fazie planu miała odwrócić uwagę, przykuć uwagę pilnujących bank, a w tym czasie bojówka PPS w Kijowie miała dokonać napadu na bank. Szacowano, że łupem spiskowców ma paść około 5 milionów rubli carskich w złocie. Zaangażowanych miało być w to 30 ludzi, którzy właśnie mieli ukraść te pieniądze. Po co? Po to, żeby organizację bojową, organizację spiskową wyposażyć w broń. Tutaj ten napad się nie udał z prostego powodu. Nie udało się znaleźć 30 ludzi, którzy wtargną, wejdą i zdołają wynieść to złoto, ale brakuje mi jednego slajdu i nie wiem, czy mi wypadł. Być może wypadł, za co serdecznie przepraszam. Kilka miesięcy później dokonano napadu. Słynna akcja, która przyszła pod nazwą akcji pod Bezdanami, przyniosła właśnie te upragnione pieniądze, które pozwoliły zaopatrzyć w broń, które stały się podstawą tutaj wspominanego Związku Strzeleckiego, drużyn strzeleckich, a przede wszystkim sprawiły, że ci, którzy uwierzyli Józefowi Piłsudskiemu, że da się wywalczyć tą Polskę, zaczęli prowadzić akcję wywiadowczą i kontaktować się, być pożądanym partnerem dla różnego rodzaju sił politycznych i wojskowych poza granicami. Przede wszystkim nawet tak egzotycznych, moi drodzy, jak rząd japoński, który od 1904 roku pozostawał w konflikcie z Rosją. Jeśli chodzi o Aleksandrę Piłsudską, tutaj na chwilę powiedziałbym drogi Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Piłsudskiej. Nie to, że się rozchodzą, ale oni tak właśnie, to jest takie małżeństwo, które funkcjonuje na zasadzie zrozumienia żony, że mąż owiadnięty jest pewną ideą, pewną misją
i no, musi zrealizować się właśnie na tym polu patriotyzmu, walki o polskość, zorganizowania właśnie ta obsesja. On sam pochodził, proszę mi wybaczyć dygresję, Józef Piłsudski sam pochodził z rodziny o tradycjach powstańczych, żywych, wpojonych mu przez rodziców. W związku z tym ta tradycja nawiązania do właśnie tej szlacheckiej idei powstań była u niego żywa. W 1908 roku, można powiedzieć, Piłsudska odsuwa się trochę, to też było związane ze względami bezpieczeństwa. Za akcję z Bezdanami, pod Bezdanami, trzeba pamiętać, że jest ciągle poszukiwana przez carską ochronę. Ucieka do Lwowa. Lwów jest w tym czasie miejscem, które znajduje się w zaborze rosyjskim. Tam pod przybranym nazwiskiem pracuje w biurze fabrycznym jako prosta, można powiedzieć, robotnica. Natomiast oprócz, poza, można powiedzieć, po godzinach, zajmuje się też, nie porzuca działalności tej spiskowo-patriotycznej, współtworzy Związek Strzelecki i też angażuje się w Towarzystwo Opieki nad Więźniami Politycznymi. Szanowni Państwo, to jest przede wszystkim zbieranie pieniędzy dla tychże towarzyszy z PPS-u, którzy no, mieli tego pecha, że podczas różnych, czy to demonstracji, czy protestów, zostają aresztowani przez władze carskie. Jak mówiłem, bardzo odważna kobieta. W momencie, kiedy Józef Piłsudski na czele pierwszej kompanii kadrowej przekracza granice kongresówki, Aleksandra Szczerbińska, jeszcze wtedy towarzyszka Ola, zgłasza się do wojska, pełni bardzo odpowiedzialne funkcje z głównym kurierem Legionów. Też kiedy powstaje Polska Organizacja Wojskowa jako zakonspirowane struktury, które mają na celu prowadzenie walki z okupantem, włącza się w działalność tej organizacji. I za tą swoją akurat działalność, w momencie, kiedy Legiony, występuje tak zwany kryzys przysięgowy, kiedy Legiony odmawiają złożenia przysięgi na wierność cesarzom austriackiemu i niemieckiemu. Podobnie jak cały korpus oficerski trafia do obozu w Szczypiornie. Nie na długo, ponieważ obóz w Szczypiornie nie jest, był przeznaczony przede wszystkim dla mężczyzn. Austriacy doszli do warunku, że nie ma tam warunków dla przetrzymywania kobiet, w związku z tym stwierdzili też, że kobiety, stanowiąc mniejsze zagrożenie dla tak zwanego bezpieczeństwa wewnętrznego, nie muszą w tym obozie przebywać. W wolnej Polsce doceniono, szanowni Państwo, to zaangażowanie Aleksandry Piłsudskiej. Tutaj mamy akurat legitymację i Krzyż Niepodległości, czterokrotnie odznaczona Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości. O, tutaj właśnie to był ten slajd, który znalazł mi się w nieodpowiednim momencie. 26 września 1908 roku. Widzicie Państwo właśnie tą akcję pod Bezdanami, gdzie wysadzone została lokomotywa, steroryzowana załoga pociągu i spiskowcy przejęli 18 milionów rubli carskiej w złocie. Zresztą, szanowni Państwo, mieli kupę szczęścia, powiem, bo Polacy są dobrzy w improwizacji. Okazało się, że nie przewidzieli, że będą łupy tak bogate, mieli za mało wozów, nie zabrali wszystkiego, połowę złota pogubili i to naprawdę że tak powiem, spiskowcy kupę szczęścia. Jeden z najważniejszych dni oczywiście w życiu Aleksandry Piłsudskiej to 25 października 1921 roku, ślub z Józefem Piłsudskim. Od tego momentu właśnie Ola Szczerbińska już nosi nazwisko Piłsudska i z tego tytułu jest tą najbardziej znaną, rozpoznawalną, można powiedzieć, pierwszą damą Rzeczpospolitej, nawet chyba bardziej zasługującą na to miano niż wszystkie dwie, bo przypomnę, że Gabriel Narutowicz nie miał żony, dwie prezydentowe Rzeczypospolitej, nawet trzy, bo przepraszam, Ignacy Mościcki był dwukrotnie żonaty po śmierci swojej żony, pierwszej żony Ireny, poślubił Michalinę, także mieliśmy
trzy prezydentowe, ale wydaje się, i chyba był to naturalny porządek rzeczy, że Aleksandra Piłsudska była ważniejsza. Macie tutaj, moi drodzy, dwie córki, wizerunek dwóch córek, one się zaraz jeszcze będą przebijać nie raz w tej opowieści. Starsza Wanda Piłsudska, młodsza Jadwiga, zwana przez marszałka i przez panią Olę Jagódką. I tak jak tutaj pani dyrektor już wspomniała, Sulejówek, miejsce, gdzie małżeństwo Piłsudskich spędziło, można powiedzieć, sielskich 5 lat i chyba najszczęśliwszych w historii swego pożycia. Tutaj o, tak plastycznie we wspomnieniach przedstawiła marszałkowa pożycie z Józefem Piłsudskim, gdzie ten właśnie 19 marca wywracał mir domowy, a tak można powiedzieć, że małżeństwo Piłsudskich wiodło w tym czasie, kiedy marszałek został odsunięty na boczny tor, spokojny żywot takiej przeciętnej rodziny. Od czasu do czasu marszałek wyjeżdżał z wykładami na różne uczelnie, był zapraszany na uroczystości, a tak to żywot upływał w zabawach z dziećmi, kiedy dziewczynki dorosły, troszeczkę były na tyle duże, że chodziły do szkoły. Marszałek jako przykładny ojciec odprowadzał je do tych zajęć, zachowały się relacje, zachowały się też w muzeum w Sulejówku, do czego państwa zachęcam, zdjęcia z tego momentu. Ale właśnie, no tutaj odzywa się kombatancka przeszłość, gdzie Aleksandra Piłsudska, szanowni państwo, to trzeba bardzo wymownie podkreślić, uczestniczy w tych kombatanckich uroczystościach na równi z mężem. Tutaj widzimy ją, no było nie było, wychodzi z wojny, o czym też mało kto pamięta, w stopniu kapitana, będąc już pod koniec służby legionowej szefem służby kurierskiej w Legionach Polskich. Także wszelkiego rodzaju zjazdy legionistów polskich, tutaj akurat mamy zdjęcie ze zjazdu radomskiego 25 roku, angażuje się też, można powiedzieć, jako ta pierwsza dama w akcje charytatywne. Od 25 roku pełni funkcję honorowej prezes Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa. Rodzina Wojskowa to jest takie stowarzyszenie grupujące oficerów niegdyś będących w służbie w czasie I wojny światowej. Natomiast też chodziło o to, żeby te tradycje, inaczej, dzieci dowiedziały się, co robili ich ojcowie właśnie w latach 14-18. Również prowadzono akcje też charytatywne, szczególnie w czasie kryzysów lat 20. Nie wszyscy żołnierze, którzy walczyli o tą wolną Polskę, to zresztą, szanowni państwo, trochę tak jak niektórzy działacze, bardzo zasłużeni działacze Solidarności, którzy też mają zasługi w walce o naszą wolność, nie doczekali się należytego podziękowania i godnego życia w wolnej Polsce. Chyba w dwudziestoleciu międzywojennym, szczególnie w okresie kryzysu, ten problem był znacznie większy. W związku z tym przy takich okazjach zbierane były datki, zbiórki dla tych, którzy troszeczkę mniej sobie poradzili. I nie angażował się w to oczywiście establishment wojskowy, ale angażowały się żony wojskowych, oczywiście na czele z Aleksandrą Piłsudską, która szczególnie w działaniach Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej widziała tutaj swój udział. Też zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia Nasz Dom. Stowarzyszenie Nasz Dom to jest, szanowni państwo, stowarzyszenie z kolei opiekujące się sierotami wojennymi, które przysposobiano do wejścia w dorosłość. Jak mówiła Aleksandra Piłsudska, to nie jest wina dzieci, że w czasie wojny utraciły swoich rodziców. Natomiast oczywiście tym, którzy pozostali, mają w związku z tym obowiązek. Tutaj widzimy, szanowni państwo, Aleksandra Piłsudska jest w tym miejscu, w otoczeniu żon najwybitniejszych generałów II Rzeczpospolitej, które właśnie swoim autorytetem, swoim, tak powiem, też zaangażowaniem wspierały właśnie tą akcję najbiedniejszą. I przede wszystkim tutaj to wrażliwe serce przewodnicząca Komitetu Opieki nad Najbiedniejszymi Mieszkańcami Warszawy Osiedle,
tutaj zainicjowała właśnie taką filantropijną zbiórkę, sama zresztą przekazując na ten cel swoją biżuterię, aby, szanowni państwo, wybudować właśnie, powiedzielibyśmy dzisiaj, mieszkania socjalne dla najuboższych robotników Warszawy. Jeżeli ktoś będzie kiedyś w Warszawie i przejdzie się ulicą Żelazną, to jest to podobno, tam powstał dom, jest tablica ku temu upamiętniona, który właśnie powstał z datków, które zainicjowała Aleksandra Piłsudska. Angażowała się oczywiście w działalność kombatancką Stowarzyszeń Kobiecych. Tutaj widzimy jako działaczkę Unii legitymację krzyża właśnie Virtuti Militari. Jeżeli ktoś był odznaczony krzyżem Virtuti Militari, automatycznie wchodził w skład honorowego założądu Unii Obrończyń Ojczyzny. Ale Aleksandra Piłsudska, szanowni państwo, to przede wszystkim matka. To trzeba podkreślić, że no Józef Piłsudski, no z racji chociażby zaangażowania w swoje obowiązki najpierw naczelnika państwa, później z przerwą premiera, ministra spraw wojskowych, naczelnego wodza, no był rozdarty między rodziną a służbą ojczyźnie. No i jak państwo pewnie wiecie z literatury, czytając jego biografię, zawsze kiedy trzeba było wybrać między rodziną a Polską, wybierał Polskę. W związku z tym no tutaj właśnie mamy już nastoletnią Jagódkę i nastoletnią Wandę na Zamku Królewskim w Warszawie. To jest zdjęcie też podkoloryzowane, wykonane w 1932 roku w przededniu balu noworocznego u prezydenta Ignacego Mościckiego. Tutaj, szanowni państwo, mamy zdjęcie z 1933 roku. To są urodziny Wandy Piłsudskiej. Aleksandrę widzimy tutaj oczywiście marszałek, który niestety, szanowni państwo, to jest jedno z ostatnich zdjęć, kiedy marszałek jest w, powiedziałbym, jako takiej formie. Od mniej więcej 1933 roku zaczyna się już degradacja fizyczna marszałka, zakończona jego śmiercią 12 maja 1935 roku. No i z pierwszej damy, można powiedzieć, Aleksandra Piłsudska od 1935 roku pełni rolę nie tylko symbolu, ale też pierwszej wdowy Rzeczpospolitej. Tutaj to zdjęcie jest na tyle nieostre, szanowni państwo, za trumną. Tu w tym miejscu, tutaj mamy głowę Wandy Piłsudskiej, prowadzona przez generała Kazimierza Sosnkowskiego za trumną odprowadza swego męża na ostatni spoczynek, miejsce ostatniego spoczynku tutaj, pochówek wawelski, też pewnego rodzaju, już powiem, rodzinny dramat, no bo tutaj widzą państwo nawet to otoczenie. To jest niestety zmora osób publicznych, że tak jak w dniu dzisiejszym, no nie mogą ci najbliżsi żałoby przeżyć bez wystawienia na strzał fotoreporterów, dzisiaj telewizji, internetu i tak dalej. Tutaj nawet w chwili pogrzebów, jak państwo widzicie, w tyłu gdzieś najwyższa generalicja II Rzeczpospolitej, po lewej najbardziej skrajnie wysuniętego widzimy marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Jak opisuje Wacław Jędrzejewicz, zbolała Aleksandra Piłsudska, nakazała, półtorej godziny tak przed trumnie męża przestała i generałowie już tutaj, chyba to jest zdjęcie, kiedy właśnie Wieniawa, adiutant marszałka, tutaj drugi od prawej, już wyraźnie zniecierpliwiony, bo no tutaj ta uroczystość się przedłuża, ale no oczywiście nie wypadało. Marszałek miał dwa pogrzeby, szanowni państwo. Tutaj jest sytuacja, ponieważ ciało marszałka zostało pochowane na Wawelu. Serce, jak sam wskazał, u stóp dumnej matki w Wilnie. Tutaj mamy scenę, kiedy Aleksandra Piłsudska urnę z sercem składa właśnie na cmentarzu na Roście. Zachęcam też państwa, jak kiedyś będziecie w Wilnie,
do tego, żeby to miejsce odwiedzić. Do 35 roku można, do 39 roku jest nie tylko symbolem, szanowni państwo, Aleksandra Piłsudska, nie mamy zdjęć z tego okresu. Niestety nie dysponujemy tak obfitą dokumentacją mechaniczną, ale wiemy dość sporo o jej zaangażowaniu. Zaangażowała się w Fundusz Obrony Narodowej, w zbieranie złota na zakup sprzętu wojennego od 1936 roku. Od 1938 roku angażowała się też w powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego, nowej formacji piłsudczykowskiej, która powstała po rozpadzie bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Było to takie, powiedziałbym, bardziej zaplecze polityczne marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, który w 1940 roku, gdyby wojna nie wybuchła, najprawdopodobniej zostałby prezydentem Rzeczpospolitej. No, jak państwo wiecie, wrzesień wszystko zmienił. Użyłem takiego sformułowania, pierwszej wdowy Rzeczpospolitej. Niestety staje się symbolem uchodźstwa przez Wilno, Rygę, przy współpracy konsulatu szwedzkiego na Łotwie, przez Sztokholm dociera do Londynu. To jest już zdjęcie zrobione po wylądowaniu na Wyspach Brytyjskich. I szanowni państwo, tutaj też chciałem powiedzieć, pokazać losy córek marszałka, bo o nich się rzadko mówi, a też to są postacie warte odnotowania. Mamy tutaj młodszą córkę, Jadwigę Jaraczewską, pilota RAF-u. W zasadzie mamy dwie pilotki, które, można powiedzieć, w warunkach wojennych przeszły do historii. Jedna to córka Józefa Dowbor-Muśnickiego, ofiara zbrodni katyńskiej, a druga właśnie to Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. Tak jak mówię, szanowni państwo, wylatanych 396 godzin lotów bojowych, także osoba, która zasługuje szacunek, i Wanda. Jagoda bardziej awanturnictwo po matce i ojcu dziedziczyła, natomiast mówiło się, że Wanda rozsądek po swoich dziadkach, zamiłowanie do nauki, jedna z pierwszych osób z doktoratem z psychiatrii, a na pewno chyba pierwsza Polka, która doktorat z psychiatrii osiągnęła. Jedno z ostatnich zdjęć rodzinnych. To słodkie dziecko po lewo to dzisiaj to jest Krzysztof Jaraczewski, dzisiejszy dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zdjęcie jest zrobione w Instytucie Józefa Piłsudskiego podczas właśnie też 19 marca, jednego ze wspomnień o marszałku Józefie Piłsudskim. Też jedno z ostatnich zdjęć Aleksandry Piłsudskiej. Szanowni państwo, Aleksandra Piłsudska pod koniec życia utrzymywała się ze skromnego zasiłku, który przyznali jej Anglicy. Częściowo też, kiedy zachorowała, żyła w tak skrajnych warunkach, że społeczność polska w Wielkiej Brytanii musiała składać się na lekarstwa. Natomiast jednego, czego powiedzieć nie dało, nie zapomniano o niej. Ciągle była symbolem, ciągle, powiedziałbym, pamiętano nie tylko to, że była żoną wielkiego marszałka, ale żyjący żołnierze Józefa Piłsudskiego też pamiętali o jej służbie w Legionach, i szczególnie w 11 listopada podczas licznych obchodów, które były w tym momencie w tak zwanym polskim Londynie urządzane o Aleksandrze Piłsudskiej, pamiętano. Ostatnie zdjęcie, które zrobiono dosłownie na 3 miesiące przed śmiercią, w 1963 roku, kiedy umarła w marcu, została pochowana najpierw na cmentarzu Nord Shin. Natomiast tutaj macie, szanowni państwo, zdjęcie grobu na cmentarzu Powązkowskim, gdzie ekshumowana spoczywa wraz ze swoimi córkami i wraz z kapitanem Kazimierzem Jaraczewskim, mężem najmłodszej córki. Na pewno niezwykła kobieta, która zasługuje na naszą pamięć nie tylko dlatego, że była żoną wielkiego marszałka, ale też wielka bohaterka walki o naszą ojczyznę. I przy tej okazji właśnie roku 2023 roku
Aleksandry Piłsudskiej ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje mi się, że należy o tym pamiętać. Dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie dziękujemy panu profesorowi za wykład. Gdzie szukać śladów o Aleksandrze Piłsudskiej? Czy w bibliotece znajdziemy odpowiedź na to pytanie? Nie mamy wątpliwości. By upamiętnić niezwykłą osobę, jaką była Aleksandra Piłsudska, pracownicy biblioteki przygotowali wystawę online Aleksandra Piłsudska w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Na wystawie prezentujemy książki, komiksy, artykuły z prasy oraz filmy ze zbiorów biblioteki poświęcone jej osobie, Józefowi Piłsudskiemu oraz ich córkom. Pracownicy biblioteki przygotowali także materiał edukacyjny Aleksandra Piłsudska jako pierwsza dama niepodległości, dostępny na portalu Drzwi do Kultury. W materiale przedstawiamy Aleksandrę Piłsudską jako matkę i żonę, ale też działaczkę konspiracyjną, komendantkę kurierek, kobietę oczytaną i wykształconą, panią marszałkową, prowadzącą szeroką działalność społeczną, o której już wspominał pan profesor. Materiał wzbogaca wybór artykułów z czasopism pochodzących z Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej. Przed nami kolejny punkt dzisiejszego wieczoru. Występ Boskiego Chóru z Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi, który tym razem zaprezentuje w wersji instrumentalnej utwory O mój rozmarynie oraz Czerwone maki. Thank you.
publiczna imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, by podtrzymać piękną tradycję imienin komendanta, już w lutym ogłosiła 3 konkursy. Konkurs plastyczny Pocztówka do Marszałka skierowany był do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie i wykonanie pocztówki z życzeniami z okazji imienin zaadresowanej do marszałka Józefa Piłsudskiego. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 88 prac. Jury po owocnych obradach przyznało wyróżnienia i nagrody. Zapraszam na scenę wicemarszałka województwa łódzkiego, pana Piotra Adamczyka i panią dyrektor Elżbietę Ratyńską, którzy wręczą nagrody. Wyróżnienia w konkursie zdobyli Wiktoria Pawlak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie. Zapraszamy na scenę. Kacper Chrostek. Kacper Chrostek ze Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi. Oraz Kacper Urbański z zespołu szkolno-przedszkolnego w Drużbicach, który obecny jest z nami online, ale nagrody za moment przekażemy na ręce kolegi. Trzecie miejsce wędruje do Natalii Bujalskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Orląt Lwowskich w Łodzi. Zapraszam. Drugie miejsce ex aequo zdobyła Maria Sikora ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Nagrodę odbierze pani Grażyna Kwiatkowska. Zapraszam. Oraz Piotr Andrzejewski z zespołu szkolno-przedszkolnego w Drużbicach. Piotr odbierze także nagrodę dla wyróżnionego Kacpra Urbańskiego. Pierwsze miejsce w konkursie zajmuje Tymon Szwalbe ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu. Brawo dla Tymona. Brawo. Brawa dla wszystkich. Gratulujemy wszystkim laureatom. Teraz jest chwilka na pamiątkowe zdjęcia. Kochany, zapraszamy bliżej. Chodźcie tutaj pan. Bliżej troszeczkę. Zapraszamy wszystkich. Chodźcie. Poprosimy o pozostanie na scenie. Przechodzimy do wręczenia nagród w kolejnym konkursie. Konkurs ortograficzny Dyktando o pióro marszałka poświęcony Aleksandrze Piłsudskiej skierowany był do uczniów klas 7 i 8 z Łodzi i województwa łódzkiego. W konkursie wzięło udział 65 uczestników. Dyktando odbyło się 3 marca w czytelni głównej imienia profesora Jana Augustyniaka. Laureatami konkursu zostali 3 miejsce Michalina Foryś, Szkoła Podstawowa nr 120 imienia Konstytucji 3 maja w Łodzi. Zapraszam. Zapraszamy po odbiór nagrody. Drugie miejsce Antonina Góralczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Władysława Jagiełły w Strykowie. Zapraszam. Pierwsze miejsce Wiktoria Smyka, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Zapraszam. Dziękuję bardzo.
Gratulujemy laureatom. Czas na pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zajęcia miejsc na widowni. To jeszcze nie koniec dobrych informacji o konkursach. Quiz historyczny na smartfony Aleksandra i Józef Piłsudcy odbył się online w dniu 7 marca tego roku. Jego uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia wiedzy historycznej dotyczącej życia i dzieła marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żony Aleksandry Piłsudskiej w innowacyjny sposób. Składał się on z 41 pytań. W quizie wzięło udział 87 osób. Z przyjemnością ogłaszamy laureatów, którzy są z nami online. Lena Luber, Zuzanna Kubicz oraz Michalina Motyl z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim. Również gratulujemy. Tak, brawa. Ja tymczasem chciałabym przekazać dobrą wiadomość dla laureatów od Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które objęło wydarzenie, nasze wydarzenie, patronatem honorowym. Dyrektor muzeum dr Robert Andrzejczyk zaprasza laureatów naszych konkursów na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej dla Rzeczypospolitej Józef Piłsudski 1867-1935 oraz dworku Milusin. Na uczestników wycieczki będą czekały również drobne upominki. O szczegółach poinformujemy laureatów mailowo. Pocztówki nadesłane na konkurs prezentujemy na wystawie w przestrzeni na drugim piętrze biblioteki. Zapraszamy również do oglądania wystawy Józef Piłsudski w zbiorach specjalnych, która prezentuje eksponaty z kolekcji Medale i numizmaty, karty pocztowe, fotografie, grafiki oraz dokumenty życia społecznego. Jednym z obiektów, na który warto zwrócić uwagę, jest program piątych uroczystości imieninowych marszałka Józefa Piłsudskiego w garnizonie warszawskim z dnia 19 marca 1931 roku. Więcej zbiorów poświęconych marszałkowi zapraszamy do działu zbiorów specjalnych. Zapraszamy boski chór na scenę. Tym razem usłyszymy pieśni Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, Piechota oraz Legiony. Zapraszamy.
Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą w szarych
Bardzo. Chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa by zechciał jeszcze zabrać głos? Proszę Państwa, chciałem się podzielić takim jednym bardzo ważnym moim zdaniem cytatem z marszałka Józefa Piłsudskiego, który w jakiś sposób kieruje mną. No, staram się przekazywać komu tylko mogę taką, uważam, kapitalną myśl, którą wygłosił właśnie marszałek. Mianowicie powiedział: być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka. Proszę Państwa, to jeżeli my sobie weźmiemy to nie tylko w sensie narodowym, ale osobistym, tę myśl, że dostać łomot, ale się podnieść. Tak jak się nauczyliśmy wstawać, uczyliśmy chodzić, padając wielokrotnie, mimo płaczu, ale się nauczyliśmy. Więc również w życiu, jeżeli będziemy się kierować tą kapitalną zasadą, porażka wliczona jest w nasze życie, ale najważniejsza jest wola zwycięstwa. I wtedy zwyciężymy. Najgorzej jest cieszyć się już sukcesem, bo wtedy dostaniemy łomot. Dziękuję pięknie. Czy ktoś jeszcze chciałby z Państwa? Proszę bardzo. Szanowna Pani Dyrektor, ja myślę, że będę wyrazicielem opinii zgromadzonych tutaj, dziękując za tak pięknie rozpoczęty weekend z marszałkiem. Natomiast ja tych z Państwa, którzy by mieli czas i ochotę, chciałem zaprosić na ciąg dalszy. Otóż chciałbym Państwa zaprosić na najbliższą niedzielę, czyli dzień, w
którym rzeczywiście imieniny marszałka wypadają. O godzinie 12 przy pomniku, on jest nieco przesunięty niestety w stosunku do swojego klasycznego miejsca, w którym stał i mam nadzieję, że wróci na nie w tej chwili przesunięty. W niedzielę o godzinie 12 krótka uroczystość związana z imieninami, czyli złożenie kwiatów, symboliczne słowo wiążące. Natomiast zapraszam Państwa również na poniedziałek. O godzinie 17 będziemy w Łodzi mieli okazję gościć profesora Krzysztofa Kloca z Krakowa, z Wyższej Szkoły. Jest to Uniwersytet Pedagogiczny oczywiście i profesor wygłosi wykład Mity Piłsudskiego, jest autorem książki o fenomenie komendanta, także myślę, że warto poświęcić godzinę czy półtorej na to, żeby ten weekend w poniedziałek jeszcze zakończyć. Dziękuję bardzo. Fabryka Aktywności Miejskiej, Tuwima 10. Ja chciałbym złożyć prośbę w imieniu moich potomnych do IPN-u i naukowców historycznych, ażeby podkreślić i uwypuklić fakt skutków ubocznych działań Piłsudczyków wojny. Mam nadzieję na myśli tych ludzi, którzy za współpracę, bądź nawet rzekomą współpracę, zostali zsyłani na Sybir, gdzie 90% z nich tam zaginęło. Mówię to w swoim imieniu, bo akurat moja rodzina ze strony ojca i ze strony matki tam wylądowała. Dziadek za to, że był kowalem i podkuwał konie Piłsudczykom. Jego dwaj synowie za to, że pomagali. Ze strony matki za to, że pasze dawali. Pamiętam, jak matka opowiadała, że mając 5 lat, w 20 roku, mieszkając na pograniczu, gdzie rzeka była granicą, pamięta tych żołnierzy. Jeśli to dziecko zapamiętało taki szczegół, to dobrze by było, żeby i nasza młodzież też dowiedziała się o tamtych czasach, bo to były ciężkie czasy. A dygresja jest taka, tu wspomniał Pan o słowach marszałka Piłsudskiego. Ponoć do dzisiaj w Belwederze krąży duch marszałka Piłsudskiego i mówi, strzeszczy się nie tych ze wschodu, a z zachodu. Dlaczego Kwaśniewski się rozpił? Podobno nie mógł tego znieść. Dziękuję Państwu. Czyż jeszcze ktoś chciałby wyrazić swoją opinię, podzielić się? Ja taką dygresję odnośnie jeszcze imieni Piłsudskiego chciałem powiedzieć. W 1931 roku Piłsudski przebywał na Maderze i tam wraz z nim przebywał jego adiutant, to znaczy on nieoficjalnie, kapitan Mieczysław Lepecki. I w tym czasie, na 19 marca, Walery Sławek zorganizował taką akcję, że każdy Polak wysyła pocztówkę swojemu pierwszemu obywatelowi Polski. I tych pocztówek, jak się okazało, było ponad 1 000 000. Poczta na Maderze się nie wyrabiała, niesamowicie dużo. No później zostały, nie wszystkie zostały przeczytane, zostały zapakowane do worka i później na kontrtorpedowcu Wicher wróciły do kraju, gdzie pani Iłakowiczówna spakowała je i przechowała w archiwum. Ciekawy jestem, czy się znajdują te na pewno są gdzieś, czy w czasie wojny zaginęły. No jeszcze jedna taka myśl marszałka, którą też powinniśmy sobie zanotować w pamięci. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie jest godzien teraźniejszości, nie jest godzien przyszłości. Także historia dla dzieci i jest bardzo ważna. Żebyśmy pamiętali to, co było i naśladowali te czyny, które nam przyniosły wolność i niepodległość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie możemy oczywiście uświetnić wpisem do Księgi Pamiątkowej, do której bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
I cóż, no teraz jest czas na podziękowania. Ja dziękuję wszystkim. Dziękuję organizatorom, dziękuję mojej wspaniałej drużynie, dziękuję pani dyrektor Kani, która koordynowała całe to przedsięwzięcie. Dziękuję młodzieży dyrekcji ze Szkoły Salezjańskiej, dziękuję wspaniałej pani dyrygent. Zapraszam, no cóż, zapraszam do wpisu do księgi i do wspólnego zdjęcia. I tak jak pan tutaj wspomniał, jest to początek imienin marszałka. No zaczynamy od piątku, kończymy bodajże w niedzielę, tak? Tak, w poniedziałek nawet, więc takie solidne imieniny, tak. No bo w poniedziałek de facto imieniny, ale rozpoczynamy dzisiaj. To cóż, zapraszam do wspólnego zdjęcia. No, tak. Zapraszamy na...